nazywam się Adrian, jestem z klubu, który tutaj jest obok, MKS Zabrowa Górnicza. Gramy w siatkówkę i mamy problem. Właśnie liczymy, że nam pomożecie ten problem rozwiązać. Musimy zrobić maskotkę naszego klubu, a my nie mamy pomysłu, co mogłoby być maskotką. Piłeczkę? Super. A wiesz, jak wygląda taka piłka? Jak wygląda piłka do siatkówki? Ja też mam piłkę do gry w piłkę ręczną. I czym ona się różni od takiej do siatkówki? Różnicie czymś? Wyglądem. A to jest żołń czy jakiś wiewiórka? To jest wiewiórka, tak? Nie. Żołń. Żołń też. A z taką fajną fryzurką. I w tym stoliku są same żołędzie. Czyli żołędź najlepsza opcja, waszym zdaniem? Tak. A wiewiórka nie? A wiewiórki lubią żołędzie. Może wiewiórka jeszcze by się jakaś przydała? Ale ja nie umiem wiewiórki. A Marcel robi to, co ja. Żołędzie i różne rzeczy. Żołędź, ul, pszczółka, kropelka wody, miś, kanapka, misiu. A to, co tutaj i to? To co jest miód, a to następny. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze dorysuję różne misie. To mi się nie udało, ale chciałam, żeby to wyglądało jak żołądź. Tutaj też mi się nie udało zrobić żołądź, a tutaj jest żołądź w drzewie. To ile tych żołędzi powinno być, twoim zdaniem? No. Resztę zjadła wiewiórka i była w swojej nowe, ale ona była daleko. To jest góra, to kropelka, to chmurka, to wulkan, to wiewiórka. To drzewko, to robaczek tutaj, na samym dole. Co tu narysowałeś fajnego? Żołędzia i drzewo. Żołędź ma nogi, ma ręce. Tak. A jakiś atrybut siatkarski, może koszulka albo piłka? Też. Też by się przydała, prawda? Tak. A jakiego koloru powinna być nasza maskotka? Taka jak żołędź, czy może jaki jest twój ulubiony kolor? Może po twój ulubiony kolor zrobimy maskotkę? Zielony. Zielony, o, na przykład. A drzewo też tam powinno być, czy sam żołędź wystarczy? Drzewo też. Jest wiewiórka, drzewko i żołędzie, i dziupla, chmurki i słoneczko i trawka. Wiewiórka może zamiast żołędzi mogłaby mieć piłkę, jak myślisz? Ale nie jest tak dobrze. Co tu nam narysowałeś? Siatkówkę. Siatkówka, o proszę. Kto gra tutaj? Jaki to jest mecz? Nie wiem. Czyli tak sobie po prostu grają. Tak. Co nam narysowałeś? No misia. To znaczy dzika. No i tu jest drzewo, a tu są płatki śniegu, a tu są krople deszczu. A jakieś atrybuty siatkarskie ten dzik powinien mieć? Na przykład piłka, albo może powinien być ubrany w koszulkę, jak myślisz? Nie. Tak, normalny, zwykły dzik. Mhm. A jakiego koloru? Brązowego. Panda na przykład mogłaby mieć piłkę, albo powinna być ubrana w koszulkę naszą, o, z piłeczką, czyli panda z piłką. Tak. Jakiego koloru ta panda powinna być? Taka, jaka jest naprawdę, czy albo może pokolorujemy ją w twoje ulubione kolory? Taka, jaka jest. Interesujesz się siatkówką? Tak. Chodzisz na mecze, czy oglądasz w telewizji?
oglądam czasem w telewizji. Kibicujesz naszym siatkarkom? Polsce. Jaki ładny obrazek. Pochwal się, no opisz nam, co tutaj narysowałaś. Wiewiórkę, drugą wiewiórkę, piłkę do siatki i jest chmury, drzewo. Jeszcze namarowałam też moją siostrę, gra z moją koleżanką w siatkę. Już. Opisz nam, co tutaj narysowałaś fajnego. Żołędzia. Z jakiego materiału taka maskotka powinna być, żeby ci się podobała? Znowu. Myślisz, że można nią grać w siatkówkę? Mhm. Tak? A jak się gra w siatkówkę? Wiesz, jak się gra w siatkówkę? Mhm. Jak? Bo bardzo lubię piłkę. Wszystko. To co się robi z tą piłką w siatkówce? Rzuca się do kosza.